Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, zadajmy pytanie, co chce jeszcze zlikwidować Rafał Trzaskowski, a właściwie powinniśmy zadać pytanie, co jeszcze chciałby przeznaczyć do likwidacji, bo tak, co chce, to nie bardzo wiemy, to tylko on wie i pewnie coś tam zaproponuje. A naszymi gośćmi są Rafał Otoka-Frąckiewicz z Polityko.com, dawno niewidziany, witamy serdecznie u nas. Dzień dobry, bardzo nam miło, że się pojawiłeś. I redaktor Adrian Stankowski, Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się. Ja może panom i widzom przypomnę, od likwidacji czego zaczął Rafał Trzaskowski, tuż po tym, jak został oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, wymieniając Małgorzatę Kidawą-Błońską. Proszę o materiał. W miejsce obecnej telewizji powstanie nowa telewizja publiczna. Bez TVP Info, bez wiadomości, bez publicystyki politycznej, bez tego wszystkiego, co dzisiaj tak zatruwa nasze życie. No, wiemy już, co w sferze nadbudowy chciałby zlikwidować Rafał Trzaskowski, ale teraz doszła do tego baza, ponieważ Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie, właściwie z deklarację taką, z Partią Zielonych, partią, która jest jednym z członów, no powiedziałabym, taką kanapą Koalicji Obywatelskiej, i obiecał Partii Zielonych, że zatrzyma przekop Mierzei Wiślanej, wprowadzi zakaz hodowli na futra, chowu klatkowego i uboju rytualnego. Zatrzymajmy się może bliżej, bo już o telewizji, o tych wiadomościach i TVP Info to już bardzo wiele się mówiło i nie będziemy do tego wracać, ale zatrzymamy się bliżej przy tych pomysłach związanych przede wszystkim z przekopem Mierzei Wiślanej, ale także co jeszcze może Rafał Trzaskowski zaproponować do likwidacji. Może przypomnić sobie Grzegorza Schetyny Słowa, który zapowiadał, że jeżeli Platforma Obywatelska wróci do władzy, to zlikwiduje CBA i IPN, więc może ta lista się będzie wydłużała. Panie redaktorze, zwracam się do Adriana Stankowskiego. No, Platforma Obywatelska bardzo nie lubi wszystkiego, co ma trzy literki, trzyliterowy skrót, czyli tam IPN, CBA, CPK, czyli no bo po co lotnisko w Warszawie, jak jest w Berlinie. Ja bym jednak wrócił do tej telewizji, bo to jest bardzo ciekawa propozycja. Ja bym ją określił jako propozycję handlową, bo przecież start Rafała, udany start Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach prezydenckich zależy bezpośrednio od poparcia jednej telewizji komercyjnej, która, tak się składa, ma własnego kandydata w tych wyborach prezydenckich. Może więc te propozycje należy rozumieć w ten sposób, że no, ja zlikwiduję programy publicystyczne w telewizji publicznej i wtedy na was, telewizję komercyjną, spadnie deszcz pieniędzy. To warto rozważyć racjonalność takiej propozycji składanej akurat dzisiaj. Ale Rafał Trzaskowski jest politykiem, który od lat jest, zresztą nawet to mówił wprost, że Polska osiągnie sukces w Europie pod warunkiem, że będzie popierać Niemcy. No i tutaj ja się obawiam, że tych likwidacyjnych zapędów będzie więcej, bo najbardziej Niemcom przeszkadza w Polsce przecież nie żadne CBA czy IPN, tylko nasza samodzielność energetyczna, samodzielność gazowa. Niemcy chcieliby tutaj bez ograniczeń kwitnąco współpracować z Rosją, a nasz gazoport, nasza budowa Baltic Pipe bardzo im tutaj nie w smak. Więc ja się boję, że te zapędy likwidacyjne mogą nie, ta lista nie jest wyczerpana, nie jest jeszcze zwerbalizowana. No a na tej liście no chyba należy wymienić po prostu polskie państwo, no bo skoro Platforma Obywatelska po raz kolejny dąży do tego, żeby wybory prezydenckie tak naprawdę się nie odbyły, no to trzeba zauważyć, to jest nic innego jak destrukcja polskiego państwa, bo przeprowadzenie elekcji jest aktem konstytuującym polskie państwo, który aktem to jest, zmienia jakieś, nie wiem, plemiona tutaj żyjące nad Wisłą właśnie w nowoczesne państwo.
Rafał, zatrzymajmy się chwileczkę przy tych obietnicach, bo to nie tylko są obietnice likwidacji, ale obietnice, co się jeszcze zrobi, prawda? Wszyscy kandydaci poza Andrzejem Dudą, który ma możliwości realizacji tych swoich obietnic, bo ma zaplecze w postaci większości parlamentarnej, dużo obiecują, ale niewiele pewnie będą mogli zrobić, gdyby nawet jakimś cudem udało się któremuś z nich te wybory prezydenckie wygrać. Ale Platforma Obywatelska ma duże doświadczenie w likwidowaniu. To za jej rządów likwidowano połączenia kolejowe, posterunki policji, chociaż teraz Trzaskowski twierdzi, że jest odwrotnie. I chce się zatrzymać przekup Mierzei Wiślanej. Redaktor Stankowski mówił o tych interesach niemieckich, ale z kolei przekop Mierzei Wiślanej to jest właśnie interes rosyjski, to znaczy niedopuszczenie do tego przekopu. I różnego rodzaju narzędzia są używane, żeby to, jak to, tutaj z jednej strony interesy niemieckie, z drugiej strony interesy rosyjskie. Znaczy, powiem tak, wiele osób słyszy to ustawicznie, oskarża Konfederację o to, że jest rosyjską agenturą. Ja tam nie wnikam, pewnie mają jakieś na to dowody. Ale dlaczego nikt nie mówi o tym, że Platforma też, jeżeli tak patrzymy, jest rosyjską agenturą, bo Niemcy z Rosjanami prowadzą wspólną politykę energetyczną, politykę dotyczącą Europy Wschodniej, przecież głosując na Platformę, de facto głosuje się na Rosję, tak, na rozwiązanie rosyjskie. Przekop Mierzei Wiślanej, to prawda, nie zagraża interesom de facto niemieckim, tylko rosyjskim, no ale to Niemcy naciskają na to, żeby z niego zrezygnować. Co do pana Trzaskowskiego, wracając do niego, bo to jest główny temat i w sumie to się pokrywa z Mierzeją i z tymi rzeczami, powiem tak, pan Trzaskowski może zlikwidować wszystko tak naprawdę i myślę, że żeby zapobiec temu, że on wszystko zlikwiduje, to zlikwidujmy wybory generalnie i zróbmy dyktaturę, tak żeby tego typu ludzie antypolscy, którzy przedstawiają politykę proniemiecką, prorosyjską, nigdy nie dostali się do władzy. Ja wiem, że zaraz się podniesie szum, że Otoka mówi o tym, żeby wprowadzić dyktaturę, ale to oczywiście żartuje sobie trochę. Pan Trzaskowski, którego zapleczem, jak sama pani doktor wspomniała, są Zieloni. Zieloni? Czyli Greenpeace między innymi. Czy ktoś widział, to już jest wiedza w miarę powszechnie znana. W zarządzie Greenpeace'u polskiego zasiadają sami Austriacy, no nie ma żadnego Polaka. Greenpeace i Zieloni też reprezentują interesy niemieckie. Zwróćmy uwagę, ostatnie półrocze, w zeszłym roku było bardzo głośno o polityce zielonej. Właśnie Zieloni krzyczeli o tym, że trzeba zlikwidować polskie kopalnie, elektrownie węglowe, przerzucić się na wiatraki kupowane w Niemczech, tego nie mówili, ale te wiatraki głównie są kupowane w Niemczech. To był ewidentny lobbying niemiecki. No i ucichło to razem z koronawirusem. Greta musiała wrócić do szkoły. To się teraz jest specjalistką od koronawirusa. A w tym samym czasie, Niemcy otworzyli elektrownię węglową, kopalnię węglową i to wszystko, co Zieloni u nas chcieli pozamykać, sami u siebie otworzyli. Czy Zieloni, czy zaplecze pana Trzaskowskiego wspomnieli o tym cokolwiek? Czy pojechali na protesty do Niemiec? Pewnie mieli wymówkę, że granice były zamknięte. Powiem tak, pan Trzaskowski jest politykiem prorosyjskim poprzez to, że jest politykiem proniemieckim. Wspomniała pani redaktor o cudzie ewentualnym zwycięstwa Trzaskowskiego. Powiem tak, cuda się zdarzają i trzeba myśleć o tym, co zrobić, żeby w Polsce stworzyć opozycję propolską, która pcha Polskę do przodu, a nie postawia ciągle nogi ludziom, którzy chcą wyrwać Polskę z kolonializmu, w którym moim zdaniem ciągle tkwimy. No i tyle, myślę, zdaniem komentarza, bo resztę tutaj redaktor opowiedział wszystko tak naprawdę. Jeszcze mamy trochę czasu do zakończenia tego programu, to ja tak łatwo panom nie odpuszczę. Ale wracając, do Greenpeace i Zielonych, to tutaj nie masz do końca racji, dlatego że Niemcy pozwolili protestować Greenpeace'owi w sprawie budowy i otwarcia tego bloku energetycznego w Zagłębiu Rury, ale dopiero wtedy, kiedy on został otwarty. Oni sobie taki baner sobie rozścielili na tych dopływowych tych i tam sobie wtedy protestowali. Ale jeżeli już wycinali 12 tysięcy las Hanbach pod kopalnię węgla brunatnego, to wtedy bezlitośnie ich spacyfikowali, bo można protestować, jak już się inwestycja zakończy, ale jak ona, nie można jej przeszkadzać. Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Stankowskiego. Jak już jesteśmy przy Rafale Trzaskowskim, to ostatnio pojawiły się takie sensacyjne pogłoski, że istnieje możliwość, że być może jeszcze
inny kandydat się pojawi, dlatego że podobno są jakieś wewnętrzne badania Platformy, że ta górka, która urosła Trzaskowskiemu, to nagle zaczęła się zamieniać w taki zjazd ze slalomem i że zbyt wyrazista lewicowość kandydata, związana szczególnie z tą ideologią LGBT i różnego rodzaju pomysłami, no może przeszkadzać. I myśli się o tym, że może do Kidawy Błońskiej, a poza tym jeszcze zebranie podpisów. Ona już ma zebrane, a tutaj czy ten biedny Trzaskowski zbierze te podpisy? No ja zwracam uwagę, że nikt nie wyrejestrował kandydatury pani marszałek Kidawy Błońskiej do tej pory. Ten komitet poparcia się nie rozwiązał, więc tutaj sprawa jest otwarta. Ja od razu mówiłem, że zmiana kandydata Platformy Obywatelskiej będzie się wiązała z zaburzeniem, ze zmianą układu sił wewnątrz Platformy Obywatelskiej, a to nigdy nie jest łatwe, to zawsze wymaga dłuższego ucierania. Tymczasem szef Platformy Borys Budka tutaj takim władczym ruchem po prostu wziął i zmienił kandydata, który z jednej strony postępuje racjonalnie, bo jego zadaniem wcale nie jest wygrać te wybory, tylko jego zadaniem jest poodbierać trochę elektoratu Szymonowi Hołowni, szczególnie, bo tutaj, który się szykuje do powołania partii swojej, no ale również Władysławowi Kosiniakowi, Kamyszowi, Robertowi Biedroniowi. Stąd taka nadpobudliwość, nadwyrazistość, bym powiedział. To jest zresztą też błędna diagnoza przyczyn tej katastrofy sondażowej pani marszałek Kidawy-Błońskiej, bo która była zdaniem analityków Platformy zbyt mało wyrazista. No ale Rafał Trzaskowski jest nadwyrazisty, powiedziałbym wręcz niekulturalny. Taka szarża w kierunku dziennikarzy to jest ewenement na skalę światową. Żaden polityk tak jawnie z dziennikarzami na wojnę nie poszedł. Mówię z dziennikarzami, a nie z dziennikarzami Telewizji Polskiej, bo przecież jeżeli można tak się wyrażać o dziennikarzach jednej stacji, to można i o każdej innej. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ja nie mam zresztą też wątpliwości, że na nasze pytania Rafał Trzaskowski również by nie odpowiadał. No ale tutaj Platforma rzeczywiście jest jeszcze drugi czynnik, bo rzeczywiście coś się musiało zdarzyć w tych wewnętrznych, prawdziwych badaniach, bo te, które czytamy w gazetach, to Polska jest jedynym krajem, w którym różnice między różnymi sondażowniami sięgają blisko 20%, a jeszcze rzeczywisty wynik wyborczy to już nie mówię. Tych wpadek było tyle, że nikt sobie nie wyobraża, nie wiem, że Instytut Gallupa by się pomylił aż tak bardzo, pewnie by zbankrutował następnego dnia. Te jawne sondaże pełnią rolę perswazyjną bardziej niż badawczą, ale w tych prawdziwych sondażach coś się musiało rzeczywiście zdarzyć, bo też i dotychczasowy dorobek sondażowy Rafała Trzaskowskiego, 16-20%, bo w te 30 Gazety Wyborczej to ja już kompletnie nie wierzę, to też jak na kandydata, przepraszam bardzo, Platformy Obywatelskiej, no to jak to młodzież mówi, szału nie ma. W związku z tym Platforma tutaj znalazła się w momencie niełatwym, czego skutkiem niestety jest obstrukcja samej procedury wyborów. To jest zupełnie coś niesłychanego. Niestety tutaj dopuszczono do takiej sytuacji, że w ogóle możliwe jest jakiekolwiek googlowanie terminem wyborów. Możliwe jest w ogóle taka sytuacja, nie wiem, samorządowcy mogą powiedzieć, że oni nie przeprowadzą wyborów gdzieś tam. Myślę, tutaj obóz rządzący powinien wyciągnąć z tego wnioski i wykazać tutaj zdecydowanie i determinację. Myślę, że to pomoże. No właśnie, musimy już kończyć, aż chciałoby się jeszcze porozmawiać o trzeciej osobie w państwie, która chce zostać pierwszą osobą, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy o tym rozmawiali. Rafał Otoka-Frąckiewicz, Politico.com i Adrian Stankowski, Gazeta Polska, byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.